instytucje. Mam wielką wdzięczność i wielkie uznanie dla ludzi, którzy maszerowali w marszach KOD-u w obronie Konstytucji i Trybunału, dla wolnych sądów, dla obywateli RP, dla akcji demokracji, dla młodzieżowego strajku klimatycznego. No, mógłbym wymieniać i dziesiątki osób i organizacji. W bardzo trudnej sytuacji, czasami przy zwątpieniu wielu ludzi, wyście utrzymali wiarę wielu Polaków i Europy, że Polska nie przeszła jakby na ciemną stronę mocy i że no, jest pewien trudny czas, jest pewien polityczny, bardzo poważny incydent, znaczy więcej niż incydent, ale chodzi mi o to, że to jest jednak sezonowe wydarzenie, taką mam nadzieję, ale właśnie dzięki waszemu oddaniu i takiej gotowości do obrony naszych podstawowych praw, także moich praw. No taki fajny, naprawdę zbieg okoliczności, bo przecież nikt nie wiedział, że będę, no ja nawet nie wiedziałem jeszcze kilka dni temu, że będę dzisiaj w Szczecinie, ale wiem, że no, niedaleko od nas jest spotkanie w ramach Tour de Konstytucja. Część z Państwa słyszała pewnie o tej inicjatywie, ja im bardzo kibicuję. Śledzę w mediach społecznościowych ich imponującą trasę i też taką fajną, radosną determinację, żeby tłumaczyć, jak ważna dla nas wszystkich, dla Polaków jest Konstytucja i jej obrona. Także dobrze wiem, jest tam i pan rzecznik Adam Bodnar i dzielni sędziowie, którzy walczą o niezawisłość sądów i wiem, jak ważne jest, żeby było takie oczywiste, że ci, którzy walczą o konstytucję i o sądy, nie mają barw partyjnych. To jest w interesie wszystkich, bez wyjątku Polaków. Nawet jeśli dzisiaj ta władza tego nie rozumie, praworządność, konstytucja, rządy prawa, niezawisłe sądy, niezależna prokuratura jest także w ich interesie. Jeśli nie rozumieją tego dzisiaj, to będą to dobrze rozumieli za 2-3 lata. Jak ważne jest, żeby sądy i prokuratura nie były zależne od władzy politycznej, bo władza się zmieni. I dla tych, którzy sobie na różne rzeczy zasłużyli, no wielką szansą jest to, że będą znowu niezależne sądy i niezawisła prokuratura, że nie będzie odwetu. Bo też chciałbym tu bardzo wyraźnie powiedzieć, że niektórzy nie umieją odróżnić woli zwycięstwa od rządzy odwetu. Ja mam wielką potrzebę pomagania wszystkim i działania na rzecz zwycięstwa w wyborach. I nie mam żadnej potrzeby odwetu. Sprawiedliwość, prawo, odpowiedzialność, także karna dla tych, którzy łamali prawo, to jest zupełnie co innego, ale to nie jest kwestia odwetu polityków na politykach, tylko właśnie niezależnych sądów, rządów prawa i konstytucji i prokuratury. Jeszcze raz chcę powtórzyć, wierzę głęboko, że także nasi oponenci w odpowiedniej chwili to zrozumieją, że to jest także w interesie ich i ich przyjaciół. Dzień dobry, Rafał Potocki, TVP Info. Panie premierze, panie przewodniczący, mam pytanie odnośnie sprawy Sławomira Nowaka. Czy mógłby pan się ustosunkować do tych dzisiejszych informacji prokuratury? 17 zarzutów, 6,5 miliona złotych przyjętej łapówki w latach 2012-2013, oferowanie stanowisk za pieniądze. Pan dzisiaj powiedział o tym, że jest to sprawa między Sławomirem Nowakiem, prokuraturą, a sądem, ale jeszcze niedawno pan stawał w obronie Sławomira Nowaka, mówiąc o tym, że to jest więzień polityczny. Jak pan do tego się ustosunkuje? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Po pierwsze, moje słowa i złe przeczucia znalazły potwierdzenie w kolejnych decyzjach sądów i próbach prokuratury w odniesieniu do Sławomira Nowaka. Ja nie mówiłem, że jest więźniem politycznym, ponieważ jest niewinny, ponieważ ja w przeciwieństwie do pana prokuratora generalnego Ziobro i w przeciwieństwie do TVP Info, ja nie wydaję wyroków na ludzi, którzy stają przed oskarżeniami, ale nie mają wyroku sądowego. Mówiłem, że wygląda to na taką represję polityczną, ponieważ bardzo długo trzymano go w areszcie bez wyroku i bez perspektywy, żeby w ogóle zacząć sprawę. I werdykty sądów, no, a żyjemy w takiej Polsce, w jakiej żyjemy, potwierdziły to, że nie było powodu, żeby dalej go trzymać w areszcie, tak jak to chciał prokurator. Więc nie sądzę, żeby to, co się zdarzyło kilka dni temu i dzisiaj, podważało moje słowa czy moją intuicję, wręcz przeciwnie.
To, że minister Ziobro dzisiaj postanowił zorganizować tę konferencję, jeszcze bardziej potwierdza, że prokuratura jest polityczna, że to dzisiejsze przedstawienie nie ma żadnego związku z normalnymi procedurami, gdzie prokurator przygotowuje się do rozprawy, sędzia zapoznaje się z materiałami i nie TVP Info, nie Tusk na konferencji prasowej, nie minister Ziobro na konferencji prasowej, tylko sąd po rozprawie decyduje o tym, czy ktoś jest winny, czy nie. Przed chwilą pan użył sformułowań, które chyba narażają pana na odpowiedzialność karną, obawiam się, lub cywilną, ponieważ stwierdził pan wypowiedział pan pewne stwierdzenia o Sławomirze Nowaku, tak jakby był skazany. Ja pomijam kwestię przyzwoitości, ale tak nie należy robić. O tym, co, również, było, co przedstawiała prokuratura. Powinniśmy wszyscy jakby starać się, szczególnie w odniesieniu do ludzi, którzy czekają na swój proces sądowy, starać się wykazywać jakąś taką elementarną i wiedzą, odpowiedzialnością w tej sprawie. Ja od kilku dni też staram się jakby, mam taką wielką potrzebę postawienia jakby z głowy na nogi tego, co się dzieje w debacie publicznej, w przestrzeni publicznej. Pytacie mnie państwo od samego rana, jak oceniam konferencję prasową ministra Ziobro w sprawie Sławomira Nowaka. Nie gniewajcie się, ale przecież każdy, kto jest dziennikarzem, każdy, kto ma elementarną wiedzę, nie powinien mnie pytać, tylko wygłosić swój komentarz, że dzieje się jawny skandal z ewidentnie politycznych pobudek, z jakichś partyjnych gier wewnątrz PiS-u. De facto inscenizuje się proces i skazanie. I robi to prokurator generalny, a nie sąd. Po co mi pytać o zdanie w tej kwestii, skoro przecież wszystko jest jasne? I w dodatku, po kilku, jakby po wymianie zdań z kilkoma z państwa, mówię o dziennikarzach, widziałem bardzo wyraźnie, że wy też to wiecie przecież, że tak jest. Tylko trzeba mieć też trochę może gotowości, żeby powiedzieć, co widać czarno na białym. I dlatego prosiłbym wszystkich, żeby jak pada deszcz, żeby, bo to jest właśnie ten problem mediów, nie tylko, nie mediów, ale powiedziałbym pewnej nowej kultury politycznej, nie tylko w Polsce, tak się w Stanach za prezydentury Trumpa działo, że są dwie strony sporu, pada deszcz, no mam nadzieję, że dzisiaj już nie, ale pada deszcz i ten komentujący mówi, czy według pana pada deszcz? Tak. A jakie jest pańskie zdanie? I znajdźmy jakiś wypośrodkowany pogląd w tej sprawie. A ja mówię wam, otwórzcie okno i wyjrzyjcie. Znaczy nie negocjujcie tego faktu, nie szukajcie tej prawdy po środku, bo nasz kochany Władysław Bartoszewski już dawno powiedział, że ona leży tam, gdzie leży. Bardzo rzadko po środku. Prawda nie jest kompromisem między faktem a kłamstwem. I także w tej sprawie wydaje mi się, że to wszystko jest dość oczywiste, jeśli chodzi o nadspodziewaną aktywność ministra Ziobro w tej kwestii. Sebastian Napieraj, TVN24. Dwie kwestie. Znowu Zbigniew Ziobro zapowiada pozew przeciwko panu. Czy pan się boi takiego prawnego starcia z ministrem sprawiedliwości? I druga kwestia dotycząca przyszłości Rafała Trzaskowskiego. Pana pomysłu na Rafała Trzaskowskiego w Platformie. Wiemy z przeszłości, że triumviraty w Platformie nie wychodziły. No, jako historyk muszę panu powiedzieć, że triumviraty nie wychodziły przede wszystkim w odległej przeszłości. Mają złą tradycję rzymską przede wszystkim, ale ja nie przewiduję żadnych rzymskich scenariuszy. Przepraszam, może mówię zbyt tajemniczo, ale ja też nie jestem zwolennikiem ani sympatykiem takich powrotów do historii, takiej głęboko antycznej, na przykład do triumviratów. Każdy z nas ma swoją rolę. Ja naprawdę, ja rozumiem, skąd jest ta ciekawość, przyjeżdżam z, budząc pewne emocje i zainteresowanie, zostaję szefem Platformy, która ma tak kapitalnego, młodszego ode mnie lidera opinii publicznej, najpopularniejszego polityka, też z własnymi ambicjami uzasadnionymi. Nieomal prezydenta, w trudnych warunkach nieomal został prezydentem rok temu. Więc ludzie myślą, że to musi budować jakieś napięcie,
A to buduje raczej na pewno we mnie i na pewno we Rafale Trzaskowskim świadomość, że z tego może być kapitalna synergia. Rafał Trzaskowski jest młody, no ale to jest już dojrzały mężczyzna, to nie jest student, więc nikt nie będzie mu też wyznaczał roli. Znaczy ja bym się fatalnie czuł, jakbyście mnie pytali, a co pan widzi dla pana prezydenta Trzaskowskiego? Znaczy on widzi, a ja akceptuję. I będziemy świetnie współpracować. Jest liderem opinii publicznej, prezydentem Warszawy. To jest jedna z najważniejszych też politycznych pozycji w Polsce. Wiceszefem Platformy. Mam nadzieję, że zobaczymy się na kampusie, który organizuję. Ja tu jestem naprawdę optymistą. Niczego nie ukrywam i nie mam zamiaru udawać, że jest gorzej niż jest, bo jest bardzo dobrze. Między nami z całą pewnością. Co do pozwu pana ministra Ziobro. Znaczy, też lubię od razu rozwiewać pewne nieporozumienia. Ja nie mam zielonego pojęcia o tym, jakie zdarzenia miały miejsce, te opisane w tym reportażu Onetu, jaka była rola i czy w ogóle była rola ministra Ziobro. Ja tylko czytałem pewien materiał, z którego wynikało dość jednoznacznie, że są sytuacje dwuznaczności, zeznania jakichś ludzi, które wskazują na możliwość powtórki z rozrywki. Jak mówię powtórka z rozrywki, to przypominam sobie KNF, próbę wymuszania haraczu, aresztowania nie tych, których powinno się aresztować. Sprawa do dzisiaj de facto nie znalazła finału. Jedna z najbardziej bulwersujących w historii polskiej polityki spraw. Instytucje, które mają kontrolować i strzec przyzwoitości finansowej, były zaangażowane dość jednoznacznie w jakiś bardzo ponury proceder. Więc to poczucie, że w Polsce nawet najwyższe figury na politycznej szachownicy są w jakiś pośredni czy bezpośredni sposób zaangażowane w jakieś dwuznaczne sytuacje, jest absolutnie uzasadnione. Jestem ostatni, który by mówił z racji braku wiedzy, że minister Ziobro zrobił coś złego w tej kwestii. Chciałem podkreślić wczoraj i podkreślam ponownie dzisiaj. Dzieją się różne złe rzeczy w Polsce i nikt na to nie reaguje. Ja nie słyszałem po tym materiale w Onecie, żeby ktoś twardo zapytał, no to jak było? Jakąś jasną odpowiedź, jakieś, nie wiem, reakcje na to, co było w tych mediach. I to nie moja sprawa, ale to, że takie rzeczy przechodzą, tak jakoś, wiecie, może dlatego, że mamy lawinę różnych rzeczy. Ja się tego najbardziej boję, że to powoduje przyzwyczajenie wielu Polaków i wielu polityków, wielu mediów do tego zła, które się dzieje tak systematycznie. No, zobaczcie, dzisiaj jest ta głośna sprawa respiratorów. Ja do niej wracam, bo przecież to jest jedna z tych obrzydliwości, z tych bardzo ponurych odsłon tej nieudolności i bardzo dziwnych machinacji na początku pandemii, czy w trakcie pandemii, kiedy minister zdrowia był jakoś zaangażowany, nie jestem sędzią, nie jestem prokuratorem, więc mogę tylko powiedzieć to, co wszyscy widzieliśmy. Był jakoś zaangażowany w wprowadzenie niedziałających respiratorów przez jakiegoś gościa, który zawodowo nie zajmował się, delikatnie mówiąc, handlem czy obrotem sprzętem medycznym. No, chcę być delikatny właśnie i ostrożny. I coś czuję, że dzisiaj jest informacja, że nic nie było, nie ma sprawy, umorzenie, prokuratura pana Ziobry. Nie widzi żadnego problemu. Wcześniej Jarosław Kaczyński powiedział, że jego decyzją właściwie, on powiedział, nie ma tam się nic złego nie działo, nie ma w ogóle powodu niczego sprawdzać. No to jest takie stricte partyjne państwo, gdzie wszystko podlega partyjnej jednej, władzy jednej partii. No i to jest straszne. Jeśli moje wyrażenia były nieprecyzyjne, to proszę o zrozumienie i wybaczenie pana ministra Ziobry, jego małżonki. Nie miałem żadnych osobistych intencji, żeby ich dotknąć. Miłosz Gosłowski, Radio Z. Panie przewodniczący, środę spotkanie z całym klubem Koalicji Obywatelskiej. Czego należy się po tym spodziewać i czy, nie wiem, niektórych posłów będzie czekała jakaś reprymenda za ostatnie lata? I druga kwestia. 10 lat temu dokładnie Jarosław Kaczyński zaapelował do pana jako szefa rządu o obniżenie akcyzy na paliwo. Czy dziś taki apel również powinien trafić do obecnego szefa rządu? Bardzo się cieszę na spotkanie z klubem i z całym klubem, a więc nie tylko Platformą, ale Koalicją Obywatelską i z koleżankami, kolegami z innych nurtów i z innych ugrupowań.
To spotkanie klubu poprzedzone będzie moimi spotkaniami indywidualnymi z przedstawicielami innych ugrupowań i środowisk w naszym klubie parlamentarnym. I bardzo się cieszę i na te spotkania w cztery oczy, i na te spotkania w mniejszym formacie, i na spotkanie z całym klubem. Ja nie, znaczy reprymendę pewnie ja dostanę od niektórych za różne rzeczy, które mogły się nie podobać. Przez te 7 lat się pewnie nazbierało jakichś grzechów w oczach parlamentarzystów. Oni tu wykonywali w strasznie trudnych warunkach bardzo ciężką pracę. Ja będę im tak naprawdę od serca dziękował, że wytrzymali. Nikt nie jest perfekcyjny, nikt nie jest genialny, ja na pewno nie. Ale jak się, znaczy, jeśli się człowiek nie poddaje, jest wystarczająco waleczny i pracowity, a to mogę powiedzieć o wszystkich parlamentarzystach Koalicji Obywatelskiej, to należy się tylko z mojej strony uznanie i na pewno je przekażę wszystkim. Dzień dobry panie premierze, Mateusz Kopułowicz, Polsat News. Jedno pytanie nawiązujące do wczorajszej pana przemowy. Mówił pan, że będzie chciał się pan spotkać z jak największą liczbą wyborców. Czy taki harmonogram jest już zatem znany i kiedy go poznamy? I drugie pytanie również dotyczące Rafała Trzaskowskiego. Czy został pan zaproszony, czy pan się wybiera na kampus przyszłości Rafała Trzaskowskiego, który ma mieć miejsce w sierpniu? Dziękuję bardzo. Pierwszy raz o kampusie Rafał Trzaskowski opowiadał mi no, dobre pół roku temu. I opowiadał z taką wielką nadzieją, ja ją podzielałem, że jest taki świetny pomysł, który może zaangażować młodych ludzi i bardzo trzymałem kciuki. I to się ładnie rozwinęło, muszę powiedzieć, że ta akcja też promocyjna kampusu przyniosła świetne efekty. Znaczy, no, młodzi ludzie zaczęli zastanawiać się, jak część wolnego czasu poświęcić na poważną rozmowę o Polsce. To nie jest takie łatwe przecież, żeby skłonić ludzi, żeby gdzieś pojechali, zarejestrowali się i chcieli przez 2-3 dni, 5 dni rozmawiać. Tak strzelam, ale nie pamiętam, ile kampus będzie trwał. No tak, właśnie prawie tydzień. No to jest kapitalna sprawa już na samym początku i zapraszał mnie na to już jeszcze przed Wigilią. A ostatnio potwierdził, kiedy rozmawialiśmy miesiąc temu, 3 tygodnie temu w Gdańsku długo, także czuję się zaproszony. Oczywiście nie ma jeszcze żadnych precyzyjnych ustaleń i absolutnie rozumiem, bo doszła do mnie też informacja, też publiczna, że kampus to nie jest miejsce dla polityków. No nie daj Bóg, żebyśmy tak wszyscy tą grupą posłów i partyjnych liderów tak jeździli za młodymi, którzy być może chcą na chwilę odpocząć od polityki oficjalnej i sami ze sobą pogadać, albo z uczonymi, a może z no, intelektualistami, może z jakimiś fajnymi przedsiębiorcami, niekoniecznie z politykami. Ale jeśli się okaże, że młodzi chcą i prezydent Trzaskowski potwierdzi to zaproszenie, będę bardzo, bardzo zadowolony, że będę mógł w tym uczestniczyć. Jeśli chodzi o harmonogram. Słuchajcie, to jest trzeci dzień. Znaczy, ja tutaj przyjechałem z takim przekonaniem, że co jak co, ale kondycji mi nie brakuje. No. Bardzo bym chciał, żeby to się nie zmieniło, to znaczy, żebym się nie zajechał. Tak, mają być 2 lata, a nie 2 tygodnie. Chciałbym zobaczyć rodzinę, bo wiecie, że ja jeszcze nie zdążyłem nikogo w domu zobaczyć. Więc teraz przez wiele dni będę musiał wykonać pracę mniej efektowną, może mniej spektakularną, czyli ułożenie pracy na poziomie parlamentu, szczególnie, że mnie tam na co dzień nie będzie, więc jest dla mnie bardzo ważne, żeby klub parlamentarny był bardzo zintegrowany w tej nowej sytuacji. I to będzie wymagało pewnie trochę pracy. Muszę także trochę kontaktów i rozmów wykonać z liderami partii europejskich, z premierami, prezydentami z naszej rodziny politycznej, bo muszę z nimi też ustalić ten proces też niełatwy przekazywania obowiązków. To też potrwa, to akurat może potrwać kilka miesięcy. No i obiecałem moim wnukom i tego, choćbyście mnie, nie wiem, tutaj chcieli zastrzelić, tydzień wakacji. Tydzień to jest mało na urlop, ale mi musi wystarczyć, więc w przyszłym tygodniu na kilka dni zniknę z wnukami, żeby powiedzieć dzień dobry i niestety do widzenia na dłuższy czas. No to jest mniej więcej ten plan, a będziemy na pewno jutro, pojutrze zastanawiali się, jak natychmiast ruszyć w Polskę po tych kilku dniach z wnukami, żeby to już nabrało systematycznego, żeby stało się systematycznym planem, ale już obiecałem moim koleżankom i kolegom z Platformy, że do końca roku, no chyba, że padnę, ale do końca roku powinienem odwiedzić wszystkie województwa i większość powiatów.
To zróbmy szybko ostatnie pytanie. Jak widzicie, ja jutro też będę do dyspozycji jakoś tam, pojutrze na pewno, więc... Dzień dobry. Dzień dobry, panie premierze. Chciałem zapytać o sprawę bardziej lokalną. Mówił pan na samym początku, że w Szczecinie bardzo miło i przyjemnie. Natomiast nie wspomniał pan nic, jeżeli chodzi o podczas dzisiejszego pobytu w ogóle o stoczni. Jest to miasto stoczniowe. Co też mówił pan chociażby o budowie promów w sobotę, więc widać, że te kwestie stoczniowe przewijają się cały czas. Chciałem zapytać tylko, czy ma pan sobie coś do zarzucenia w kwestii stoczni, bo mówił pan przed laty, że będą inwestorzy, że zjeździł pan pół świata ze skutkiem pozytywnym. No do dzisiaj tych inwestorów tutaj nie ma i czy ma pan sobie coś w tej kwestii do zarzucenia i czy ewentualnie jest w stanie pan przeprosić stoczniowców, którzy wtedy stracili pracę? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Może pana zaskoczę, bo wiem, no w maseczce mógł pan sądzić, że nie rozpoznam rysów, ale tak zastanawiam się, ile takich trudnych pytań zadał pan rządzącym od 6 lat, bo powiem tak. Znaczy, ja oczywiście mam sobie do zarzucenia jedną rzecz, że nie udało mi się skłonić tych kluczowych inwestorów, którzy i to jak wiadomo byli eksporterzy gazu pod nasz terminal. Tak, rzeczywiście negocjowałem z nimi, staraliśmy się uzyskać gwarancje na poważne inwestycje w przemysł stoczniowy i w Szczecinie lub w Trójmieście. Tak, nie udało mi się tego dopiąć do końca, więc to mam sobie do zarzucenia. Ale wydaje mi się, że jest elementarną przyzwoitością, żeby o to, czy jest jakiś pomysł na stocznię szczecińską, zadać pytanie tym, którzy od 6 lat rządzą, a pierwszego dnia tego 6-lecia powiedzieli, wszystko jest załatwione. Tu wszystko zawalił, jesteśmy my. W ogóle nie ma w ogóle żadnych problemów. Wstępka gotowa. Nie chcę się wyzłośliwiać, ale i nie macie, państwo, mówię do telewizji publicznej, do radia publicznego, wy nie macie wewnętrznej dziennikarskiej potrzeby zapytać Kaczyńskiego, Brudzińskiego i tych wszystkich, którzy przez lata na mnie wylewali kubły pomyj za Stocznię Szczecińską, dlaczego tego nie zrobili? Może to jest bardzo trudne. Dzisiaj rozmawiałem z przedsiębiorcami ze Szczecina. Zadali mi to pytanie. Ja mówię, słuchajcie, ja stanę na głowie, żebyśmy znaleźli autentyczną odpowiedź. Jak ja, wiecie, kiedy to było? 2007 to jest ile? 14 lat, tak? Dobrze liczę? Jak ja w 2007 zostawałem premierem, to jedno z pierwszych pytań było, czy uratuje pan Stocznię Szczecińską? Czy uratuje pan? To znaczy, historia upadku była już dość długa. Nie dałem rady. Naprawdę starałem się, nie dałem rady. Przyszedł PiS, mam wrażenie, że przynajmniej niektórzy z nich starali się. Znaczy, starali się w sensie, bardzo tego chcieli. No inaczej Brudziński by się o swetry nie zakładał, tam był jakiś taki w sprawie tej stępki. 6 lat i nic. I trochę to wygląda na jakąś taką ponurą historię. No, przyjeżdżam do Szczecina i teraz mnie znowu o to się pyta. Ja za 2 lata, znaczy ja pewnie nie, ale za 2 lata mam nadzieję, dzisiejsza opozycja przejmie odpowiedzialność i będzie musiała do tego czasu też wypracować jakiś pomysł. Czy jest do odbudowy, czy do jakby przywrócenia do życia Stocznia Szczecińska taka, jaka była kiedyś, jaka jest w waszych marzeniach? Pewnie nie, skoro przez tyle lat się nie udało, są jakieś obiektywne też powody. Czy jest do odbudowy gospodarka morska tutaj w takim... Jest, bo w Trójmieście to się udało. I nie dlatego, że ja tam pakowałem jako premier jakieś pieniądze, bo jestem z Trójmiasta. Ja akurat o wiele, ze względu na napięcie, o wiele intensywniej myślałem o Szczecinie, żeby tutaj pomoc państwa ulokować. Ale tam jakoś się udało z mniejszymi trochę emocjami. Może tradycja jest też wielka. No, i też ta polityczna jest wielka. I mi bliska bardzo memu sercu. No, nie mamy tego wielkiego stoczniowego przemysłu państwowego, ale gospodarka morska, rozumiana jako produkcja, porty, małe stocznie, kwitnie, niektórzy kwitną, później upadają, ale generalnie dzisiaj dużo więcej ludzi pracuje i nieźle zarabia w przemyśle stoczniowym i portowym w Trójmieście, niż w czasie, kiedy to były państwowe przedsiębiorstwa i nikt do tego nie dopłaca. Więc ja uważam, że to też jest jakoś do zrobienia w Szczecinie. Nie potrafiłem. Przyznaję się bez bicia, tak. PiS nie potrafił, spróbujmy jeszcze raz się zastanowić, może od zupełnie innego końca. Radio Szczecin, dzień dobry panie premierze. Ja mam do pana takie pytanie. Jak pan skomentuje fakt budowy tunelu w Świnoujściu i jednocześnie fakt, że panu
ta budowa się nie udała, tak samo jak uratowanie Stoczni Szczecińskiej. Nie. Znaczy, jeśli dobrze rozumiem, bo warto jakby też wrócić do pewnych elementarnych faktów. Ja nie mam żadnych kompleksów, jak spojrzę na swoje 7 lat premierostwa i 6 lat rządów PiS-u, jeśli chodzi o ilość inwestycji w Polsce i także na Zachodnim Pomorzu. Znaczy, nie chcę się z panem zakładać, ale myślę, że jak powiem 1 do 100 na rzecz mojego okresu czasu, jeśli chodzi o inwestycje, także drogowe i tunelowe, że to nie będzie przesada. Jeśli chodzi o, a nie miałem wtedy dodatkowych środków europejskich, które można by wydostać konkretnie na ten projekt, bo był wówczas nowym projektem. Nie miałem wtedy pieniędzy, taka jest prawda. Dzisiaj, jak wiecie, to, jeśli dobrze pamiętam, prostujcie, jeśli się mylę, ale tunel Świnoujście jest robiony w 100% chyba ze środków europejskich, które udało się wreszcie na to przedsięwzięcie zdobyć. Gdy miałem wtedy te środki na ten projekt, hulaj dusza, no w ogóle nie byłoby żadnego problemu. No myśmy naprawdę zbudowali w Europie najgęstszą po niemieckiej i angielskiej sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce w 6 lat. Przez 1000 lat się nie udało, a przez 6 lat się udało. Niech pan policzy, ale tak uczciwie, ilość mostów, ilość tuneli, ilość objazdów, obwodnic, dróg lokalnych, wiaduktów, orlików, stadionów, nowych szpitali. No ja mógłbym wymieniać, nie przyniosłem ze sobą statystyki. Bardzo proszę. I lepiej byłoby moim zdaniem, ktoś, kto w taki sposób pyta o inwestycje, naraża się dzisiejszej władzy. No bo pozwala mi po raz kolejny powiedzieć, że zmarnowali swoje 6 lat tak zupełnie, kompletnie bez sensu. Bardzo dziękujemy za konferencję prasową. Zapraszamy wszystkich mieszkańców na spotkanie. Dziękuję i do zobaczenia. Jak nie jutro, to pojutrze, ale jeszcze będziecie się męczyć ze mną jakiś czas. Zapraszamy na dziedziniec zamku.